Bierzmowanie. Po kilku miesiącach Bettina przystępuje do bierzmowania. Tym razem nie był to błąd wysłannika proboszcza, ale poczynania rządzących całego świata, którzy zdecydowali rozpocząć wojnę. Biskup Bergamo, nie wiedząc, jak się to zakończy, nakazuje bierzmować wszystkie dzieci powyżej siódmego roku życia. Uczyłam się trochę katechizmu. Moja matka chrzestna rozchorowała się. I umarła dzień przed bierzmowaniem. Jedna z moich krewnych, mieszkająca blisko domu, zabrała mnie w pośpiechu, abym przystąpiła do bierzmowania. Potem odprowadziła mnie do domu i zaoferowała mi kieliszek wina, którego nie przyjęłam. Zdjęła ze mnie białą sukienkę i udała się do swoich zajęć. W domu zastałam mamę, która czuła się lepiej, a pozostali pracowali jak każdego dnia. Ja też zajęłam się moimi drobnymi obowiązkami domowymi, kiedy moje koleżanki świętowały i otrzymały prezenty, a ja miałam łzy w oczach. Rozkoszowałam się jedynie skrytą radością sakramentu, który otrzymałam poprzez namaszczenie biskupa. Z jaką goryczą matka Eugenia wspomina tamten kieliszek wina jedyny prezent, który otrzymała od przypadkowej świadkowej bierzmowania. Jednakże jednocześnie pamięta jak dziś to, co biskup powiedział przy tej okazji. Także dlatego, że były to słowa, które dziadek Piero zawsze mi mówił. Ojczyzna wezwała do broni żołnierzy w jej obronie. Jezus uczynił Was swoimi wojownikami, abyście bronili Waszej duszy i zachowywali ją zawsze czystą. Przed chwilą otrzymaliście Ducha Świętego, który zawsze z Wami będzie. Zawsze walczcie przeciwko Wrogowi. Ile walk będzie musiała stoczyć Bettina, sam Bóg jeden wie.